Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie instrumenty finansowe na większych interwałach czasowych, to znaczy na interwałach czasowych począwszy od wykresów 4-godzinowych nawet do wykresów miesięcznych. Dzisiejszą analizę zaczniemy od niemieckiego waloru, kontrakt terminowy na niemiecki indeks DAX. Z tego względu, że prawdopodobnie aktywował się na tymże indeksie alternatywny scenariusz, który powinien wskazywać na zupełnie inny przebieg wydarzeń w przyszłości. Nie ukrywam, że również przerysowanie tego układu falowego, czy też aktywowanie tego alternatywnego układu falowego jest bardziej spójne z tym, co może się wydarzyć na indeksach amerykańskich, ale również na giełdach wschodzących i w ogóle na rynku akcyjnym. W dniu wczorajszym udało się sforsować sierpniowy szczyt. Był to szczyt ustanowiony po odreagowaniu, po brexitowej wyprzedaży akcji. Szczyt ten został pokonany, praktycznie osiągnęliśmy najwyższe poziomy od początku roku i tym samym mogliśmy zbudować, aczkolwiek ostatnia fala prawdopodobnie jest jeszcze kształtowana, pomarańczowego klina wprowadzającego. Od okolic 8690 punktów, gdzie mógł się zakończyć spadkowy zygzak. I co jest jeszcze istotne, ten spadkowy zygzak skorygował 50%, tak, skorygował się do 50% zniesienia Fibonacciego wzrostów od 2011 roku, dokładnie doszliśmy do 50%, zbudowaliśmy układ wzrostowy. Początkowo nie interpretowałem tego układu jako początek impulsu, ponieważ wzrosty są trójkami, tak? Mamy pierwszą trójkę wzrostową jednego zygzaka, drugiego zygzaka, tu mamy wprawdzie impuls, następny zygzak spadkowy i obecna forma wzrostów również przybiera formę zygzaka. W teorii fal taki scenariusz jest możliwy tylko i wyłącznie w klinie wprowadzającym. Pomarańczowy klin wprowadzający charakteryzuje się tym, że fala pierwsza, trzecia i piąta może być impulsem bądź zygzakiem. Jest tutaj dowolność. No i oczywiście fala czwarta musi najść na terytorium cenowe fali pierwszej. Tutaj również nie mamy z tym problemów. Prawdopodobnie wzrosty mogą być dalej kontynuowane, nawet do okolic przebitej tej linii trendu wzrostowego. Tak, linia trendu, która myślę należy ją wyrysować w ten sposób, żeby te dwa ostatnie szczyty uchwycić, więc wzrosty mogą być kontynuowane nawet do okolic tych 11 tysięcy punktów. Natomiast tutaj uwaga na możliwy potencjał odwrócenia tego trendu wzrostowego. Nie sprawdzałem dywergencji, bo dywergencja zazwyczaj jest potwierdzona na tejże formacji zygzaka. Jak Państwo się przyjrzą na wykresie 4-godzinowym, tego nie widać, ale na wykresie dziennym faktycznie mamy dywergencję. Nie są to wprawdzie jakieś bardzo ładne dywergencje, natomiast formacja zygzaka wydaje, formacja klina wprowadzającego wydaje się być w mocy. Co to oznacza? Potencjał wzrostów nawet około tych 200 punktów, natomiast ja absolutnie tym bym się nie zajmował. To, co mnie interesuje, to po sfinalizowaniu klina wprowadzającego, oczywiście możemy wybić górne ramię klina, wręcz nawet powinniśmy, aczkolwiek nie jest to również warunek obligatoryjny. Po takiej formacji, po osiągnięciu tego przedziału 11 tysięcy, 10 tysięcy 800 punktów, spodziewam się korekty. Korekty spadkowej, no i tradycyjnie, jak to jest w impulsie fala pierwsza, druga, fala druga, zwłaszcza po klinie, no co najmniej tych 50% zniesienia powinniśmy osiągnąć, jeśli nie głębiej, czyli 62% zniesienia. I ruch spadkowy powinien osiągnąć tych 62% zniesienia Fibonacciego, być może nawet do okolic dna fali drugiej klina wprowadzającego, czyli do okolic 9100 punktów. To są warianty możliwe, aczkolwiek zdają sobie Państwo pewnie sprawę, że ta korekta trochę potrwa w czasie, bo to są wykresy tygodniowe. I potem ewentualny ruch wzrostowy powinien być kontynuowany w stronę historycznych maksimów, czyli spodziewałbym się takiego oto wariantu rozwoju sytuacji na niemieckim indeksie. No i nie ukrywam, że jest to poniekąd zgodne z wariantem, który mówił nam, że na indeksie amerykańskim S&P 500 zbudowaliśmy jedynkę w fali piątej,
Mówiłem o tym na ostatnim dość dużo nagraniu, więc dla chętnych można odsłuchać nagranie z zeszłego tygodnia. I tak samo by się to pokrywało z elementami wzrostów na emerging markets, ponieważ na tym rynku, czyli na rynkach wschodzących na takim zbiorczym indeksie, tam również zrobiliśmy piątkę wzrostową. Potrzebujemy korekty trójfalowej i powrotu do dalszych wzrostów. Dlatego też ten walor jest o tyle interesujący, bo w dłuższej perspektywie czasu powinien skutkować dość silnymi wzrostami, aczkolwiek przed tymi wzrostami raczej korekta spadkowa. No i oczywiście, co może tą korektę wywołać? Przede wszystkim mamy wybory w Stanach, to jest jeden czynnik ryzyka, wygrana Trumpa, to jest na pewno duży wzrost zmienności ryzyka i nawet ta korekta mogłaby się błyskawicznie w 2-3 tygodnie zrealizować. Być może cena zostanie nieco strząśnięta, mówiąc kolokwialnie, przed połową listopada, czy gdzieś końcówką listopada, aby rozpocząć rajd świętego Mikołaja, a być może dopiero po wyborach w Stanach ewentualne decyzje Fedu, czy ewentualne dalsze problemy europejskiego sektora finansowego, mówię tutaj głównie o bankach, mogłyby wywołać pewne zamieszanie na rynku. Na razie ten walor zostawmy. W każdym bądź razie ten układ, który zrealizował się wczoraj, sugeruje, że dołek osiągnięty w rejonie lutego tego roku może być tak naprawdę dołkiem kilkunastomiesięcznym, jeśli nie kilkuletnim. Ten wariant jest teraz możliwy. Oczywiście ten wariant alternatywny trójkąta, który pokazywałem wcześniej, również jest w grze, natomiast jeśli chodzi o wariant trójkąta, który pokazywałem wcześniej, no to również w trójkącie trójfalowa korekta spadkowa i po tej korekcie, bo oba warianty będą wskazywać na korektę, po tej korekcie będzie kluczowe, czy wzrosty będą piątką, czy wzrosty będą trójką. Jeśli wzrosty trójką, to aktywuje się ten alternatywny trójkąt i wtedy głębsza przecena. Jeśli wzrosty będą piątką, to możliwe są historyczne szczyty. Zostawmy indeks S&P 500, przejdźmy sobie do kolejnych walorów. Rzut oka na miedź, która na razie zatrzymała się na dolnym ramieniu trójkąta, tak? Na wykresie tygodniowym i dziennym widać, że zatrzymaliśmy się na tym dolnym ramieniu. Nie zostało ono jeszcze sforsowane, aczkolwiek cały czas dłuższy wariant wskazuje silną przecenę tego surowca. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu tych surowców przemysłowych, który się przecenia, bo jak Państwo może śledzą doniesienia, zwłaszcza z rodzimego parkietu, mamy w dalszym ciągu rajdy na węglu koksującym, na koksie, na stali, na rudzie żelaza, tak naprawdę rajdy, które nie są potwierdzone fundamentalnie. Bardzo silne ruchy spekulacyjne i to również jest kolejny dowód na to, że rynek jest przed ważnym wydarzeniem, które powinno być katalizatorem czyszczącym sytuację właśnie na tych poszczególnych walorach. Teraz przejdziemy do wykresów metali szlachetnych. Wykres srebra. Na razie nie będę mówił szczegółowo o tych scenariuszach falowych. One są aktualne, bodajże webinar nagrywałem 3-4 tygodnie temu, powiedziałem o tych trzech możliwych scenariuszach falowych na srebrze. Niestety, mamy mnogość na razie tych scenariuszy. Potrzebujemy ruchu, silnego ruchu falowego, który nam wyklaruje, który z tych scenariuszy jest możliwy. Ja szczerze powiedziawszy, najbardziej skłaniam się do scenariusza tego fioletowego, mówiącym o tym, że buduje nam się rozszerzający się klin wprowadzający. 1, 2, 3, 4, 5. No i w tej formacji, podobnie jak w formacji impulsu z wydłużoną falą piątką, fala piąta powinna być wydłużona. Natomiast patrząc z punktu widzenia prawdopodobieństwa i statystyki, jest to niezwykle rzadko występująca formacja, dlatego nie upieram się przy tym kształcie. To, co jest dla mnie istotne, po ustanowieniu tegorocznych szczytów mamy ewidentnie trójkę spadkową. Falę A, trójkąt, który nam zbudował falę B i mogliśmy już zakończyć tą przecenę. Alternatywa jest jeszcze taka, że mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, to jest jakaś forma czwórki i jeszcze jeden ruch w dół. Aczkolwiek to jest alternatywa, ponieważ na razie nie pasują tu struktury falowe, żeby mówić o tym ruchu korekcyjnym. Cały czas bronimy linii trendu wzrostowego, która jest zarazem dolnym ramieniem tego rozszerzającego się klina wprowadzającego. Dodatkowo zatrzymaliśmy te spadki na 50% zniesienia Fibonacciego całego ruchu wzrostowego, bo w długim terminie, tak, w długim terminie walor wybił się z długiego klina kończącego. Jeśli to oznaczenie fal jest prawidłowe, to ewentualna ta piątka wzrostowa mogłaby zasięgiem nawet dojść do tych $25. Wracając na H4, dokładnie widać, jak trzymamy te dolne, tą linię trendu wzrostowego, to dolne ramię rozszerzającego się klina, natomiast jest na razie problem. Potrzebujemy wyraźnego impulsu, aby móc stwierdzić,
że w tym rejonie faktycznie jest dołek. Aby móc stwierdzić, że ta przycena zakończyła się w tym miejscu, potrzebujemy wyraźnego ruchu wzrostowego. Na razie jeden plus dla byków, bo udało się zanegować trójkąta. Ja tutaj pokazywałem różne scenariusze tego trójkąta. On został wczoraj wybity, więc trójkąt został nam zanegowany. To dobrze, ponieważ to może oznaczać możliwość dalszych wzrostów. Natomiast na razie tego silnego ruchu wzrostowego nie ma. Jest możliwość cały czas budowania piątki, ale ona wnet musi zostać potwierdzona. Być może zostanie potwierdzona w wyniku wyborów, ponieważ do wyborów zostały raptem już 2 tygodnie, tak, 9 listopada będą ogłoszone wyniki, drugi wtorek listopada to będą wybory w Stanach. Na razie jest możliwość zbudowania 1-2, 1-2, 1-2. To by oznaczało, że szykuje się trójka w trójce w trójce. Jeśli to oznaczenie jest prawidłowe, no to ta trójka w trójce powinna bardzo szybko powrócić do poziomów, skąd wybiliśmy się z trójkąta, czyli takie rejony 19 dolarów, 20 dolarów szybkim ruchem powinny nastąpić. Raczej na razie myślę z 19, 19.30 dalej w stronę 20, żeby mówić o tej trójce w trójce w trójce. Być może zacznie się materializować jakieś ryzyko, o którym oczywiście na razie Państwo nie usłyszą. Nie usłyszą, ponieważ jeśli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, mamy jasny scenariusz. Wszystkie media bardzo mocno liberalne, bardzo mocno niestety w sposób zafałszowany przekazują informacje. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem Donalda Trumpa, natomiast bardzo mi się nie podoba to, w jaki stronniczy i atakujący sposób się pokazuje jego sylwetkę, więc tamtego ryzyka nie ma. Ryzyko może się pojawić nagle, gdy się okaże w sondażach czy po sondażach, że wcale Hillary nie ma takiej przewagi i może nie wygrać. To na pewno by było katalizatorem do olbrzymiego wzrostu ryzyka na rynkach, a jak Państwo wiedzą, srebro, złoto to są te walory, które ryzyko pochłaniają, więc silne wzrosty są możliwe. Na razie ten scenariusz jest prawdopodobny, ale potrzebujemy tego silnego ruchu, który faktycznie nam go potwierdzi. Podobnie na złocie, to wprawdzie inny scenariusz techniczny w dłuższej perspektywie może być rozgrywany, przejdźmy już na H4, też możliwość jedynki, dwójki, jedynki, dwójki. No i trójka w trójce, czyli również silny ruch, który powinien całą tą, te dwie świeczki, 4 godziny spadkowe pokryć. I tak samo zresztą na srebrze. Ten silny ruch trójki w trójce, tą całą przecenę na srebrze powinien nam zakryć. Scenariusze są możliwe, zobaczymy, czy pojawi się w najbliższych tygodniach jakiś czynnik ryzyka. No moim zdaniem, oczywiście tak, to jest naturalne, że przed wyborami powinno to ryzyko wzrosnąć. No tylko pytanie, czy media to zauważą, ponieważ w tym momencie media są tak mocno za Hillary Clinton i tak przeciwko Donaldowi Trumpowi, że wszystkie informacje, które publikuje WikiLeaks dotyczące no, tak naprawdę działań nawet o charakterze przestępczym Hillary Clinton są totalnie pomijane, natomiast Państwo pewnie doskonale wiedzą, bo polskie stacje, głównie TVN również tą samą retorykę przyjmują, że tylko i wyłącznie żyjemy tym, które, mówiąc już brzydko, które kobiety macał Donald Trump i jakim on jest szowinistą. Natomiast zostawmy te dywagacje, jak zmaterializuje się ryzyko, to będziemy mieć silne wzrosty na tych walorach. No i przejdziemy do waloru problematycznego, mianowicie mówię tutaj o ropie naftowej, ponieważ na dwóch interwałach czasowych mamy długoterminowych, mamy sygnały wskazujące na możliwość kontry podażowej, tak, co by było zgodne z moim głównym scenariuszem falowym, natomiast na mniejszych interwałach nam się to nie pokrywa. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Ropa naftowa, tutaj cały czas żyjemy wydarzeniem 30 listopada, spotkanie OPEC i krajów non-OPEC, na którym rynek zdyskontował, że zostanie podpisane porozumienie ograniczające wydobycie o co najmniej 2%. Tak? Jeśli nie, to wiemy, jaki będzie scenariusz. Gwałtowna przecena. Taki przynajmniej, tak teoretycznie rynek powinien się zachować. Natomiast gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na linii szyi w odwróconej formacji głowy z ramionami. To jest tylko jeszcze pytanie, czy prawe ramię zakończyło się w tym miejscu, czy będziemy mieli taki oto scenariusz, wykreślę to na brązowo, czy będziemy mieli taki oto scenariusz i dopiero w tym miejscu zakończymy prawe ramię, skąd będziemy mogli kontynuować wzrosty. Na razie ta linia szyi poprowadzona po prostu kąt 90 stopni z tym dołkiem, tak, 90 stopni jakby z tą wysokością, kąt 90 stopni, na tych poziomach jesteśmy, bronimy ich, nie możemy przebić, pewnie nawet jeśli przeciągniemy sobie po wierzchołkach, to również ten drugi poziom, jest to silny opór. Z drugiej strony na wykresie dziennym, jaką mamy sytuację? Na razie zostawmy falę, podwójny szczyt,
Oczywiście z wycięciem, aczkolwiek to nie jest istotne, bo formacje podwójnego szczytu mogą być na równi zakończone, poniżej, powyżej, to jest dowolność, ale w każdym bądź razie jest formacja podwójnego szczytu, te dwie czerwone strzałki to pokazują. No i mamy bardzo sugestywną formację, w zeszłym tygodniu ukształtowaną na wykresie dziennym potężnej objęcia Bessy, czyli formacja teoretycznie odwrócenia, tak? Czyli wykres W1 i wykres D1 pokazują nam co najmniej trzy sygnały na możliwość spadków. Natomiast co mówią na to fale? Fale mówią nam tyle, że od wieloletniego dołka mamy impuls. Impuls może być jedynką lub falą A w zygzaku wzrostowym. Jedynką w większym impulsie albo falą A w zygzaku wzrostowym. Mamy korektę trójkową. No i co jest istotne? Wzrosty nie są impulsem. Dlatego nie można powiedzieć, że jest 1, 2 albo A, B i tu zaczynamy jakąś trójkę. Tak, falę trzecią czy falę C? Absolutnie nie, ponieważ wzrosty nie są impulsem, a zarówno fala C, jak i fala trzecia musi być impulsem. Dlatego mamy trójfalowe wzrosty, prawdopodobnie fala W, pierwszy zygzak, X i drugi zygzak. A, trójkącik, B, C. Ten zygzak mógł się zakończyć, tutaj mamy oczywiście niedociągniętego zygzaka. No i taka sytuacja, że fala A w korekcie płaskiej, podwójny zygzak, który mógł zbudować falę B w korekcie płaskiej, no i przecena kształtująca falę C w korekcie płaskiej, która nam sfinalizuje albo falę drugą w impulsie wzrostowym, czyli w odwróceniu wieloletniego trendu spadkowego, albo falę B w większej korekcji. Na razie tym się nie przejmujmy, który ze scenariuszy jest grany. Natomiast powiedziałem, że na mniejszym interwale, na H4, mamy pewną dychotomię, ponieważ nie jest potwierdzone to, co widzimy na większym interwale czasowym. Mianowicie, to objęcie Bessy, które pokazywałem na D1, ukształtowało nam piękny impuls. Oznaczyłem go jako jedynkę. Piękny impuls. No ale dalej mamy już zdecydowanie gorzej. Przejdziemy na H1, tylko żeby to pokazać. Bo mamy impuls, być może dwa. Ten ruch można rozpisać jako klin wprowadzający, czyli podfala pierwsza. No i ewidentny zygzak wzrostowy podfala druga. Ten scenariusz się trzyma, dopóki nie przebijemy 51 dolarów. No ale wygląda bardzo źle. Wygląda bardzo źle, ale zostawiłem go tylko ze względu na te scenariusze długoterminowe, bo jeśli zobaczymy silne tąpnięcie, to ten scenariusz będzie w mocy, ale wygląda bardzo źle. Niewykluczone, że mamy zakończoną falkę A, może wrócę na chwilę do wykresu dziennego. Po fali X drugi zygzak musi być oczywiście formacją ABC. Więc mogliśmy zakończyć falkę A i ten trójkąt, który już uznałem za zakończony, bo mieliśmy z niego wybicie górą i silny odwrót impulsem, ten trójkąt może trwać. Mogliśmy ukształtować A, szczyt to jest B, wczoraj zrobiliśmy C i teraz budujemy falkę DE. I z tego trójkąta dopiero możemy się wybić górą, no i celem oczywiście jest przebicie tego szczytu fali A, czyli zaledwie no, obecne poziomy tak naprawdę, 50-75. I dopiero wtedy moglibyśmy zakończyć całą tą formację falową i silniejsza przecena. No i tu jest znowu problem, ponieważ jeśli zbudujemy tego trójkąta, to nawet może się zdarzyć tak, że przebijemy tylko ten szczycik fali A i nie przebijemy już tego szczytu. Również to będzie można uznać za niedociągniętego zygzaka spełnionego. I wtedy te formacje zarówno na wykresie tygodniowym, jak i na wykresie dziennym będą w mocy. Oczywiście możemy równie dobrze pójść mocno w górę w stronę 55 dolarów i dopiero tąpnąć. To jest drugi wariant. Innymi słowy, no, czas pokaże, natomiast ja absolutnie nie jestem bullishowo nastawiony do ropy, i moim zdaniem ropę czeka twarde lądowanie w grudniu, styczniu. Natomiast na razie to, co się ładnie składa na długich interwałach, jeszcze nie jest tak potwierdzone na tych krótszych interwałach. Dobrze, koniec surowców. Przejdźmy do rynku walutowego i zaczniemy od pary walutowej, która jest mocno powiązana z ropą, aczkolwiek zachowanie tego waloru na razie jakby ropa w mniejszym stopniu na nie wpływa, bardziej myślę moc dolara amerykańskiego i również słabość dolara kanadyjskiego. To jest na razie główny trigger. Mowa tutaj o parze walutowej dolar amerykański, dolar kanadyjski. Mamy piękny impuls, przecena, ten impuls rozgrywaliśmy, ale to jest historia. Fala pierwsza. Następnie ABC, W, trójkąt, którego też graliśmy, X. No i pytanie, czy już zakończyliśmy formację ABC? Być może. Natomiast ten scenariusz mnie nie przekonuje ze względu na to, że spodziewam się korekty na ropie, dużej przeceny i ona powinna wywindować notowania USDK do góry.
Natomiast gdzie obecnie jesteśmy? Silne wzrosty, 1,30 nie zostało przebite, młotek, no i potężnie poszliśmy do góry. No praktycznie w kilka dni walor się odwrócił i z 1,30 zrobił 400 pipsów do góry na kanwie dolara amerykańskiego i także słabości kanadyjskiej waluty. Natomiast jesteśmy teraz na górnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego, czy klina, to różnie można interpretować. No i na razie trzeba przyznać, że cena nie jest w stanie przebić tego ograniczenia. Bo proszę zobaczyć, na kanale zbudowaliśmy formację. To jest formacja spadającej gwiazdy, jakaś brzydka formacja świecowa, może jakiś doji, no nieważne. No i zaczynamy silniejszą przecenę, tak? Czyli wygląda na to, że na razie nie przebiliśmy górnego ograniczenia. Co może być budowane? A może jeszcze zanim powiem, co może być budowane, target wzrostów tego waloru, gdyby ropa miała spadać w stronę prognozowanych przeze mnie, tak, 39 dolarów i niżej, to target wzrostów na dolar kadzie to jest minimum 1,38, gdzie jest 62% zniesienia całego ruchu spadkowego, czyli tak naprawdę ta klasyka. Natomiast na mniejszym interwale możemy zrobić falę pierwszą w C i teraz budujemy dwójkę. Tak? Oczywiście tutaj mam pokazane przebicie, natomiast ta linia nie jest wyrysowana w powierzchołkach. Jakbyśmy ją przerysowali w powierzchołkach, po tych dwóch wierzchołkach, to mielibyśmy przebicie. To jest zresztą trudne pytanie, czy interpretować należy w ten sposób, no różnie. W ten sposób, jeżeli wykreślimy, mamy przebicie. Ja na razie wykreśliłem najbardziej pesymistyczny sposób dla byków, jaki można, bo ewidentnie nie mamy silniejszego ruchu po wybiciu tego poziomu na razie, więc można sugerować, że ten poziom jest jakoś respektowany. Natomiast nie wykluczam, że ten poziom już został przebity, tak jak pokazałem tą drugą linię i zatrzymaliśmy się w tym miejscu. Może zróbmy to linią przerywaną, żeby było dobrze widoczne. Niewykluczone, że również mogliśmy tak zakończyć ten ruch, tak? Czyli, że jednak przebiliśmy lekka korekta i już do góry. Niemniej jednak ja pozostaję pozytywnie uwarunkowany do tego waloru, choć trzeba pamiętać o tym, że ten ruch jest impulsem. Więc to może być albo jedynka w C i wtedy C jest wydłużona, tak? Wtedy mamy A, B, no i fala C by była mocno wydłużona. Zobaczmy sobie jeszcze na extension Fibonacciego. Wtedy ta falka C to pewnie 160% albo nawet więcej, tak? Te poziomy to jest 200%. Tak, czyli fala C byłaby dwukrotnie dłuższa od fali A, ale jednocześnie mogliśmy zrobić po prostu ABC i zakończyć tutaj ruch, jeśli ropa nie chciałaby zejść niżej. Natomiast póki nie przebijemy 1,30, dopóty ja jestem pozytywnie nastawiony do tego waloru. Dobrze, kolejny walor dość dla mnie problematyczny, z tego samego względu co ropa naftowa, to jest dolar australijski. Na dolarze australijskim mamy klasycznego trójkąta. Tego trójkąta również Państwu już wielokrotnie pokazywałem. Dziewięciokrotnie górne ramię było testowane, nie udało się go przebić. Może przybliżę ten wykres tygodniowy. Klasyczny trójkąt, mieliśmy próbę przebicia, nie udało się. No i tak naprawdę jest już tak mało czasu, że na wykresie tygodniowym naprawdę no do wyboru w Stanach na pewno powinniśmy wybić się z tego trójkąta w którąś ze stron. No, wykres dzienny pokazywałby, że teoretycznie wybić w dół, bo mamy potężne objęcie Bessy po wyczyszczeniu stop lossów z tych dwóch szczytów. Objęcie Bessy, które było impulsem, no ale znowu jest problem na H4. Jak ten impuls interpretować? No to wygląda coraz gorzej. Tak naprawdę mamy tąpnięcie pięciofalowe, krótką kolektę, znowu pięć fal i zaczynamy powracać wyżej. Czy to wygląda jak jakieś ABC i znowu ABC do góry? Może kliny, może nie. Ja na razie poczekam, bo wykresy długoterminowe W1, D1 pozytywnie mówią o możliwości kontry podażowej. Natomiast zwykle znowu krótkoterminowy nam trochę zamazuje obraz. Przejdziemy teraz do kabla. I kabel już rozpoczął to, o czym pisałem w komentarzu porannym. Mieliśmy bardzo silne tąpnięcie te nocne podczas sesji azjatyckiej, gdzie przeceniliśmy się ponad 10 figur, czyli podobnie jak na Brexicie. Błyskawiczne odbicie to się działo dosłownie w kilka minut. Tak? Najprawdopodobniej zbudowana fala A w zygzaku. Następnie kręcił się trójkąt, który mógł już się zakończyć, falka B. I wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy ruchu wzrostowego. Ruchu wzrostowego, który zbudowałby nam tą falę C. Równość fal to jest 1,2850, czyli 600 pipsów wyżej. No i czym mogłaby być ta struktura zygzakowata?
No, prawdopodobnie ten zygzak ABC mógłby być pierwszą nogą A w trójkącie. Skończyliśmy dużą trójkę i być może kolejny trójkąt, który będzie budował falę czwartą, się wyklaruje. Dopóki nie przebijemy 1,2080 do puty, ja uważam, że powyżej 1,25 w stronę 1,2850 na tym walorze jest to prawdopodobne. No i ostatnie dwa krosy, euro-dolar. Teraz na H4 zaczyna się jakiś ruch, chociaż tak naprawdę zmienność na euro-dolarze spadła, dlatego ja pokażę wykres tygodniowy i chyba na tym wykresie poprzestaniemy. Prawdopodobnie ostatnia fala F w 18-miesięcznym trójkącie zbudowała trójkąta, który sfinalizował tego 18-miesięcznego trójkąta i silnie impulsowo wybiliśmy się dołem, przełamując dolne ramię trójkąta. Co to może oznaczać? Może to oznaczać, że zaczyna się impuls, który powinien przebić wieloletnie minima, podążać w stronę parytetu i poniżej parytetu. 1,1280 to są poziomy, czyli szczyt fali E, które nie powinny zostać przebite. Ja natomiast opowiem ciut więcej natomiast alternatywy, bo alternatywa jest taka, że tu jest falka A, ta cała konsolidacja to jest trójkąt i tu jest falka C. I dopiero zakończyliśmy A, B, C i falę D, czyli ten różowy wariant. W tym wariancie teraz zaczyna się falka E, która do grudnia powinna się rozegrać, kiedy to Fed będzie ogłaszał decyzję o dalszych losach polityki pieniężnej w tymże kraju. To jest wariant alternatywny. W tym wariancie poziom 1,1280 możemy przebić. Dla niego kluczowy jest wtedy 1,1620. To tylko pokazuje jako taką możliwość gdzieś podejścia, powrotu do przebitej linii, bo wariant alternatywny jest zanegowany tak naprawdę bardzo nisko. Dopiero po przebiciu 1,05, czyli tak naprawdę już po przełamaniu tych wieloletnich minimów. Tu mówię o tym, aby nie popadać w taki hura optymizm, bo faktycznie euro-dolar wygląda bardzo dobrze. Tak samo jak indeks dolara amerykańskiego, tak samo jak USD-PLN. Natomiast o tej alternatywie trzeba pamiętać. Ja ją rzadko pokazuję w komentarzach, dlatego dzisiaj podczas tego komentarza walutowego chciałem dosłownie dwa słowa na ten temat powiedzieć. No i tym samym przejdziemy już do ostatniego waloru, USD-PLN, gdzie również ostatnia falka mogła być trójkątem, wprawdzie dość brzydkim trójkątem, z którego silnie wybiliśmy się górą, bo mieliśmy naście groszy wzrostu. Dolne ramię trójkąta pięknie nam trzymało tutaj cenę. Popyt znajdował wsparcie w rejonie tego technicznego poziomu. No i być może również zaczynamy ruch wzrostowy, którego celem jest przebicie szczytów 4,16 i następnie 4,35. Na wykresach dziennych czy H4 na razie wygląda to dobrze, ten cały ruch wygląda impulsowo i tu również możemy silniejszych ruchów wzrostowych się spodziewać wraz ze wzrastającą wartością dolara amerykańskiego. Na dzisiaj są to wszystkie walory, które Państwu zaprezentowałem. Zapraszam w czwartek na 10:30 do bieżącej analizy technicznej Daytradera. A na dzisiaj to jest wszystko i do usłyszenia.